Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Okazał się taki bardzo ważny raport, on był zatytułowany Granice wzrostu. O nim pisze Marcin Popkiewicz w swojej rewolucji energetycznej. Te granice wzrostu to był raport, który mówił o tym, że Ziemia ma pewne granice wytrzymałości, jeżeli chodzi o ilość zasobów, które jest w stanie dostarczyć, wyprodukować, i też tempo regeneracji ekosystemu jest określone. I jeżeli my będziemy utrzymywali nasz wzrost jakby właściwie rozwój cywilizacji ludzkiej oparty o filozofię wzrostu nieustającego wzrostu PKB, wzrostu transportu, wzrostu konsumpcji, wzrostu produkcji, wzrostu wszystkiego, to planeta może w pewnym momencie tego nie wytrzymać. No i oni szacowali, że tam tych zasobów nam starczy do 2030, 40, 50. Dzisiaj jesteśmy w 2020 roku, czyli o wiele, wiele bliżej niż mogłoby się, niż oni wtedy byli. No i dzisiaj widzimy, że ten raport, on był dobrze napisany. Mimo tego, że wzbudził bardzo wiele kontrowersji, że był wielokrotnie próbowano go podważać, bo oczywiście godził w interesy ekonomiczne całej masy ludzi i przedsiębiorstw, to oni się nie mylili właściwie. No i myślę, że nasze pokolenie jakby dzisiaj jest w takim, powiedziałbym, strategicznym momencie cywilizacyjnym, gdzie my wiemy, że zostało nam mało czasu, a z drugiej strony stoimy w obliczu władzy też i biznesu, które nie chcą zrezygnować ze swoich przywilejów, pozycji i odwlekają podjęcie radykalnych czy jakichkolwiek właściwie decyzji, bo to by ograniczało naruszenie tego ładu, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. Ale skąd twoim zdaniem bierze się taki brak poczucia obowiązku właśnie ze strony tych instytucji? Bo zastanawiam się, czy te informacje, o których powiedziałeś, było ci trudno do nich dotrzeć, czy one były zawsze dostępne, są dostępne i są powszechną wiedzą? Właśnie najśmieszniejsze jest to, że one to jest powszechnie dostępna wiedza. Że jak studiując nauki polityczne, raport o granicach wzrostu był dostępny. Raporty ONZ-u mówią o tym od lat. O zmianie klimatycznej, ja nie wiem, czy 100 lat się nie mówiło na ten temat, że jakby przyjdzie dziś kiedyś kres na jakby palenia tych paliw kopalnych. Eksploatacja ekosystemów ponad miarę. Mamy kilka cywilizacji i kilka nacji, które jakby doświadczyły zrujnowania swoich ekosystemów i nie wiem, czy jako ludzie nie uczymy się na błędach. Pewnie trochę się uczymy, pewnie niefajnym jest zawsze generalizowanie. Dla mnie takim osobistym wątkiem jest też wątek taki, powiedziałbym, duchowy, może w pewnej mierze religijny, bo to jest w pewnej mierze pytanie do każdego z nas, na ile w naszym życiu ważne jest dobro. I dobro jako takie, powiedziałbym, w ogóle wartość, naczelna wartość społeczno-polityczno-ekonomiczna. Dobro postrzegane z perspektywy takiej religijnej, która można powiedzieć jest perspektywą profesjonalną, no bo jakby czy mówimy o hindu, czy mówimy o buddystach, czy mówimy o katolikach, no to byli mędrcy, którzy na przestrzeni lat jakby próbowali odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy jakby dobro i co to znaczy zło. A myślę, że taka perspektywa tylko i wyłącznie ekonomiczna, nie uwzględniająca jakby tych aspektów właśnie szerszych, społecznych, kulturowych, środowiskowych, prowadzi do takiej degradacji, do ruiny też jakby i duchowej, i kulturowej, i środowiskowej finalnie też. I myślę, że to jakby to jest coś, czego jesteśmy dzisiaj jakby po trosze świadkami, bo to jest właściwie początek. No, zostało nam niewiele czasu i myślę, że jakby wielu z nas, młodych ludzi, jakby zadaje sobie pytanie, czy my możemy coś zrobić? Czy da się cokolwiek jeszcze zrobić? Czy jakby, czy da się przemówić jakby do takiej szerokiej opinii publicznej? A pokusa tego, żeby żyć w dobrobycie, żeby latać na wakacje nawet do Egiptu, czy do Grecji, czy jeździć samochodem na weekend, czy jeździć samochodem do pracy, czy jeść mięso każdego dnia, czy jeść wysoko przetworzoną żywność, czy kupować elektronikę, czy kupować nowe ciuchy, to jest
to jest historia naszego pokolenia, właściwie ostatnich 30, może 50 lat, w zależności od tego, gdzie na świecie żyjemy. I to ciekawe znowu, co pisze Marcin Popkiewicz w swojej książce, że do 96 roku spaliliśmy tyle paliw kopalnych, ile od 96 roku do dzisiaj. To oznacza, że ja i ty żyjemy w rzeczywistości, która nigdy wcześniej na tej planecie nie istniała, a wydaje nam się normalna. Więc jakby życie w takim luksusie, do którego przywykliśmy, jest abstrakcyjne z perspektywy tego, ile jest w stanie nam Ziemia dać. I po prostu dla nas to jest, myślę, że taki czas w historii, kiedy potrzebujemy bardzo głębokiej debaty, takiej społeczno-polityczno, myślę, że religijnej, na każdej właściwie płaszczyźnie, żeby zadać sobie pytanie, jak my możemy na nowo ustalić ład społeczny po prostu. Natomiast czy to się zdarzy? Bardzo. Myślę, że jest wielkie prawdopodobieństwo do tego, że najpierw będzie musiał się wydarzyć kataklizm, a dopiero potem na tym ugorze ci, którzy zostaną tam. Którzy przetrwają. I to też śmieszne, bo znaczy śmieszne, nieśmieszne. No, wydaje mi się, że ten kataklizm on będzie trwał na przestrzeni wielu, wielu lat. To będzie taka jątrząca się rana po prostu i dopiero na sam koniec, jak już naprawdę zostanie niewielu ludzi, którzy przejdą przez traumę, to oni jakby dojdą do tego, że nie ma sensu inaczej organizować rzeczywistości, niż zrobić ją uczciwie, tak żeby ludzie się nie zabijali w walce o żywność, o wodę i o dostęp do zasobów. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.